Witam serdecznie na kolejnych zajęciach z Tai Chi i Qigong. Moment, jeszcze jedną rzecz muszę sobie ustawić. O, i teraz będzie dobrze. Moi drodzy, będziemy dzisiaj dosyć szybko ćwiczyć, dlatego że jak widać za mną zbiera się dosyć ładna pogoda, czyli deszczowa, która nawodni nam wszystkie rośliny, dzięki czemu odżyją drzewa, odżyją krzewy, odżyje trawa i mam nadzieję będzie trochę chłodniej. Ale zanim to nastąpi, oczywiście rozpoczynamy jak zwykle rozgrzewką. Stajemy na szerokości barków, wyciągamy głowę w górę, rozluźniamy ciało, rozluźniamy mięśnie, otwieramy stawy i delikatne skręty. Unieruchamiamy głowę, unieruchamiamy miednicę, skręca się tylko obręcz barkowa. Stymulujemy kręgosłup do pracy, rozluźniamy go, wyciągając głowę w górę i dodajemy głowę do obręczy barkowej. Biodra cały czas staramy się trzymać nieruchomo, tak żeby zapracował odcinek lędźwiowy kręgosłupa. I dodajemy głowę, skręca się cały kręgosłup. I z powrotem wracamy na boki. I na wprost. Wymachy rąk w tył z przeniesieniem ciężaru. I patrzymy za ręką, która idzie do tyłu. Głowa cały czas wyciągnięta. I płynnie przechodzimy do krążenia tułowiem. Obszernie. Za każdym razem naciągając bok. I zmiana kierunku. Starczy, pocieramy dłonie. No, muszę podejść, bo zgubiło się. I masujemy nerki. Intensywnie, tak żeby ciepło weszło do środka. Schodzimy niżej na lędźwia. I przechodzimy do krążenia biodrami. Zmiana kierunku. Zmiana kierunku. Przechodzimy na jedną nogę. I zmiana kierunku. Zmiana nogi. I zmiana kierunku.
Odstawiamy stopę, krążymy jeszcze w jedną stronę. I w drugą. Lekko poszerzamy rozkrok. Ósemka tyłem. I ósemka przodem. Dobrze, wystarczy. Ramiona w przód. Przy okazji falujemy kręgosłupem. I ósemka w tył. Nie, ósemka, ramiona w tył. Jedna ręka w przód, druga w tył. I zmiana kierunku. Wystarczy, ręce do boku, rozciągamy po końcówki palców. Barki opuszczone. Ręce wyciągnięte. Głowa również wyciąga się w górę, wspinamy się na palce. Osiadamy przedramiona do wewnątrz. Na zewnątrz. Do wewnątrz, na przemian, na zewnątrz, opuszczamy ręce, barki w górę, wdech i w dół, wydech. Splatamy dłonie, krążymy nad garstkami. I zmiana kierunku. Zmiana kierunku, dodajemy kostkę. I zmiana kierunku. Zmiana nogi. I zmiana kierunku. Odstawiamy stopę, fala. I w drugą stronę. Dobrze, wystarczy rozciąganie klatki piersiowej. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rozciąganie pleców. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ocieramy dłonie i masujemy kolana.
krążymy kolanami na zewnątrz. I do wewnątrz. I krążymy w jedną stronę kolanami z przesunięciem fazowym, tak aby zapracowały lędźwia, aby zapracował kręgosłup w odcinku lędźwiowym. Pracują również biodra, miednica i zmiana kierunku. Skłon, wyciskamy kolana w tył i półprzysiad. Wciskamy kolana do podłoża. Ciężar bardziej na palcach, nie odrywamy pięt. I skłon, wypychamy kolana w tył. Wyciągamy głowę w przód. Pamiętamy o tym, aby rozciągać kręgosłup. I przysiad. Rozciągamy stawy skokowe i skłon i raz jeszcze przysiad i skłon. Luźny opad, delikatne skręty w jedną, w drugą stronę. Przyciągamy klatkę piersiową do kolan. Przysiad na całych stopach. I wstajemy. Okay. Jedna noga w przód. I robimy skłon do nogi wykrocznej. Palce w górę, chwytamy za palce. Przeciwległą ręką chwytamy za zewnętrzną krawędź stopy. I zmiana nogi. Skłon w przód. Palce w górę. Chwytamy za palce. I przeciwległą ręką chwytamy za zewnętrzną krawędź stopy. I wracamy do pozycji, rozluźniamy nogi. Stajemy na szerokości barków, splatamy dłonie i wypychamy w przód barki w bok. Barki nie do przodu, barki w bok. I trzymamy barki opuszczone, luz. Jeszcze raz. I raz. I jeszcze raz. I raz. W górę. Mocno wypychamy, jakbyśmy chcieli podeprzeć niebo. Patrzymy w górę, wychylamy się w tył. I wracamy do centrum. Wyciągamy w górę, wspinamy się na palce. Osiadamy. Skręcamy się w jedną stronę. Zmiana.
zmiana i zmiana. Powracamy do centrum, chwytamy za nadgarstek, naciągamy bok. Przypominam, grawitacyjnie, nie siłowo. I w drugą stronę. I raz jeszcze zmiana. I zmiana. Powracamy do centrum. Raz jeszcze wychylamy się w tył. I luźny skok w przód. I wracamy. Rozluźniamy ręce, rozluźniamy nogi. Wytrząsamy całe ciało. Delikatne skręty, naprawdę delikatnie, nie za mocno. Taki wychył 15 do 20 stopni, głowa wyciągnięta w górę. Tak, żeby kręgosłup mógł się poustawiać i przygotować do pracy. I jak zwykle zaczniemy sobie od powtórki. Przećwiczymy sobie od początku sekwencję 19-ruchową. Muszę zmienić tutaj pozycję. Rozluźniamy się, wyciągamy głowę w górę. Staramy pootwierać stawy, rozluźnić mięśnie. Głowa wyciągnięta w górę, ogon ściągnięty w dół, miednica. Kości kulszowe ciągną w dół, czubek głowy ciągnie w górę. I zaczynamy. Podnosimy ramiona w górę. I opuszczamy w dół. Yin yang na lewo. Ciężar na prawą nogę. Yin yang na prawo. Ciężar na lewą nogę. Odkręcamy prawą stopę mniej więcej o 45 stopni. Przenosimy ciężar na prawą nogę. I robimy krok. Skręcamy się lekko w prawo, opuszczamy dłonie, przenosimy ciężar w skręcie i pod koniec dokręcamy się do przodu. Wyciągamy rękę i dociągamy stopę. I teraz leniwe wiązanie płaszcza. Skręcamy się lekko w prawo, osiadamy. I krok prawą nogą w bok. Skręcamy się w lewo, podnosimy nadgarstek, przenosimy ciężar ciała, lekko podnosząc łokieć w bok. Odciągamy rękę i osiadamy. Raz, patrzymy jak do lustra. Dwa, przenosimy lekko ciężar, by dokręcić stopę. Trzy, 4. Ciężar zostaje z tyłu. 5. Ciężar zostaje z tyłu. Pozycja ukośna. Raz. Podnosimy ramię na wysokości barku. 2. Trzy.
kroku. Nadgarstek idzie w przód w kierunku kroków. Cztery, otwarcie. I pięć. Teraz kroki w przód. Raz, wycofujemy się najpierw do tyłu. Dwa. Trzy. I cztery. Uderzenie ukrytą pięścią. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I pchnięcie w przód. Pięć. Kroki w tył. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Ręce nieco wyżej. I dziesięć. Raz. Ciężar na lewej. Dwa. Przenosimy ciężar na prawą. Dostawiamy stopę. Trzy. Odkręcamy się. Cztery. Opuszczamy ręce. Przysiadamy i krok lewą nogą w przód. Uderzenie ukrytą pięścią. Pięć. I chyba było sześć. Trzecie cztery zamknięcia, czy nie? No, zaczyna padać. Lecimy następny ruch. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. Pokażę może tutaj bardziej w centrum. Musimy ustawić kamerę odpowiednio. Raz jeszcze. Mamy ostatni krok w tył. Nie, uderzenie, przepraszam. Mamy uderzenie prawą pięścią w przód. Z tej strony. Yin yang na prawo, czyli musimy się wycofać na prawą nogę. Zamieniamy miejscami dłonie, mając ciężar na prawej nodze. Zaczynamy się skręcać. Przenosimy ciężar na lewą stopę. Krok w bok. Kręcimy dalej. Przenosimy ciężar na prawą nogę. I pchnięcie w przód. Przed klatkę piersiową. Teraz z drugiej strony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I jeszcze raz w drugą stronę. Tak, żeby było widać każdy z ruchów. Raz, dwa, trzy,
4, 5. Powtórzymy sobie od kroków w tył. Tutaj mieliśmy pchnięcie w przód i zaczynamy kroki w tył. 2, 3, 4. Ciężar na tylną nogę. 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Pchnięcie nie mamy w kierunku sekwencji, tylko w tą stronę. Jeszcze raz. Zrobię to teraz bokiem i zacznę od tyłu, żeby było widać kierunek pchnięcia. Dobrze? O, chyba to tak będzie najlepiej. Mamy pozycję w ten sposób. Zobaczcie sobie. Z tej pozycji przenoszę ciężar na tylną nogę. Skręcam się. Przenoszę na lewą i robię krok w bok. O kierunkach mówimy tak, jak idzie kierunek sekwencji. Tu. I mamy pchnięcie w tym kierunku. Nie tu, tylko w tym kierunku. Jeszcze raz pokażę. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze. I od tej pozycji zrobimy sobie jeszcze kroki w bok. Będą kroki 3 w bok. Skończyliśmy na 6 pieczęci, 4 zamknięcia. I z tej pozycji skręcamy się w lewo. Lewa ręka opada. Osiadamy na prawej nodze mocno. I robimy krok lewą stopą w bok. Skręcamy się w prawo, zamieniamy miejscami dłonie. Przenosimy ciężar ciała. Dokręcamy się, jak już osiągnęliśmy 80% i dostawiamy prawą stopę. Skręcamy się w lewo. Znowu zamieniamy dłonie miejscami. Skręcamy się w prawo, dociążamy prawą stopę i lewą nogą robimy krok w bok. Skręcamy się w prawo, zamieniamy dłonie miejscami, przenosimy ciężar ciała i na koniec, dokręcając się, dostawiamy stopę do podporowej. I ostatni krok. Skręcamy się w lewo, zamieniamy dłonie miejscami. Skręcamy się w prawo, przenosimy ciężar na prawą stopę i robimy krok. Jeszcze raz. Na razie tylko leciutko kropi, to więc kontynuujemy zajęcia. Mieliśmy 6 pieczęci, 4 zamknięcia. Pchnięcie. Skręcamy się w lewo, ciężar cały czas na prawej nodze. Lewa dłoń opada.
skręcamy się w prawo w momencie, gdy mamy pozycję wyjściową, czyli barki równoległe do bioder i biodra równoległe do pięt, gdybyśmy stali w rozkroku. W tym momencie robimy krok lewą stopą w bok. Skręcamy się dalej w prawo. Zmieniamy dłoń miejscami. Teraz lewa dłoń jest u góry, prawa jest na dole. Przenosimy ciężar ciała. I pod koniec przenoszenia ciężaru ciała rozpoczynamy skręt w lewo, dostawiając stopę. I tutaj mamy znowu pozycję, gdzie biodra i barki są równoległe do pięt, gdybyśmy byli w rozkroku. Kontynuujemy skręt w lewo, zamieniamy dłonie miejscami, odkręcamy się w prawo i znowu mamy pozycję wyjściową, gdzie możemy zrobić krok. I zobaczcie teraz mamy linię pięt, mamy linię bioder i linię barków, tworzą tą samą płaszczyznę. Skręcamy się w prawo, zamieniamy dłonie miejscami. Przenosimy ciężar, odkręcamy się w lewo i dostawiamy stopę. Zrobimy sobie jeszcze parę takich kroków dla przećwiczenia. Ciężar na lewej, rozpoczynamy skręt, przenosimy ciężar na prawą nogę i krok w bok. Skręcamy się w prawo, przenosimy ciężar na lewą nogę i dostawiamy stopę. Raz i dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Zmieniamy ciężar, nie dostawiamy stopy. Teraz zrobimy sobie kroki w drugą stronę dla przećwiczenia. Raz, skręcamy się w lewo, zmiana dłoni. Dwa, zmiana ciężaru, dostawiamy lewą stopę. Trzy, zmiana dłoni, przenosimy ciężar na lewo i odstawiamy stopę. Cztery, pięć, sześć. Ja może będę trzymał tą stopę na palcach, żeby było widać, gdzie jest ciężar. Siedem. I teraz zmiana ciężaru dopiero. Osiem. Dziewięć. I dziesięć. Raz. Dwa. Teraz przenosimy ciężar. Krok. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Opuszczamy ręce. Dobrze, to teraz połączymy to do sekwencji. Sześć pieczęci, cztery zamknięcia. Stopy są rozstawione na szerokość bioder lub na szerokość barków. Ciężar mamy na prawej stopie. Lewa lekko palcami dotyka podłoża i mamy pchnięcie. Skręcamy się w lewo, trzymając ciężar na prawej nodze.
Opuszczamy lewą dłoń. Zobaczcie, tu się prawa zaczyna odwracać. Dokręcamy się do pozycji. O, zaczyna grzmieć i robimy krok w bok. Skręcamy się w prawo, zmiana dłoni miejscami. Przenosimy ciężar, dostawiamy stopę. Skręcamy się w lewo, zmiana dłoni miejscami. Przenosimy ciężar, odstawiamy stopę. Zmiana dłoni miejscami. Przenosimy ciężar, dostawiamy stopę. Zmiana dłoni miejscami. Przenosimy ciężar, odstawiamy stopę. I tyle. Dobrze, teraz jeszcze sobie powtórzymy. Od uderzenia prawą pięścią, będzie uderzenie prawą pięścią, będziemy mieli 6 pieczęci, 4 zamknięcia i kroki w bok. Zgodnie, tak jak jest w sekwencji, najpierw pokażę z tej strony, potem pokażę z tamtej strony. Mam nadzieję, że kamera mnie nie zgubi. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Sześć pieczęci, cztery zamknięcia. Pięć. Skręcamy się w lewo. Opuszczamy lewy nadgarstek na dół, dokręcamy do pozycji wyjściowej i odstawiamy lewą stopę. Raz. Skręcamy się, przenosimy ciężar, dostawiamy prawą stopę. Dwa. Skręcamy się, przenosimy ciężar, odstawiamy stopę. Trzy. Skręcamy się, przenosimy ciężar, dostawiamy stopę. Cztery. Skręcamy się, przenosimy ciężar, odstawiamy stopę 5 i tyle. Teraz w drugą stronę, tak żeby było łatwiej. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5. 6. 7. 8. 9. Ha, za daleko. Miały być 3 kroki w bok. Aj, jeszcze raz. Jeszcze raz. Przy okazji przećwiczyliśmy sobie kroki w bok. Raz. Dwa. Trzy. 4, 5, raz, 2, 3, 4, 5, 6 i potem będziemy mieli coś takiego. Ale zanim powtórzymy sobie całą sekwencję, tak aby sobie utrwalić to, co dzisiaj się nauczyliśmy. Muszę się ustawić tak, żeby mniej więcej było widać, co jak robię. Wstajemy. Otwarcie. Stopy na szerokość barków,
albo bioder, głowa wyciągnięta w górę, ciało osadzone, rozluźnione. Stawy otwarte, głowa wyciągnięta w górę, kręgosłup rozciągnięty. I zaczynamy. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Raz. Pozycja ukośna. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Raz. Kroki w przód. Dwa. Trzy. Cztery. Raz. Uderzenie ukrytą pięścią na lewą stronę. Dwa. Pchnięcie w przód. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Pięć kroków w tył. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Samolot wylądował. Uderzenie ukrytą pięścią na prawą stronę. Pięć. Raz. Dwa. Trzy. Sześć pieczęci, cztery zamknięcia, pięć i sześć. Kroki w bok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Chyba za dużo kroków znowu. 9, 10. Trzy kroki miały być. A dobrze. Na dzisiaj to tyle z sekwencji. Bardzo dziękuję za uwagę. Chyba się będziemy zbierać, bo za chwilę naprawdę zacznie padać. Nie chciałbym, żeby mój sprzęt zamoknął. Więc bardzo dziękuję serdecznie i zapraszam we wtorek tutaj do Parku Chopina.
gdzie są zajęcia z korektami. Mam nadzieję, że nie będzie padało, bo jak będzie padać, to oczywiście nie ma sensu, żebyśmy się tutaj spotykali. Chociaż deszcz jest ciepły, nie? Natomiast w sobotę za tydzień jak najbardziej będą zajęcia tutaj na miejscu. Tak jak zwykle będzie live. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia. Cześć!